Cześć, witam Was w czwartym odcinku serii Jak to robimy? Dzisiaj pokażemy, jak robimy pomiary światłowodu na stacji energetycznej. Przyjechaliśmy odwiedzić trzy stacje, jesteśmy już na trzeciej, w której robimy pomiary. No śmiało można powiedzieć, że przyczyną tych za dużych tłumień, jak klient znalazł, jest problem z brudnymi złączkami. Tutaj mamy światłowody, które mierzymy na złączach E2000. No i klient zgłosił usterkę pod tytułem za duże tłumienia złączek. Przyjechaliśmy, no i pierwsze pomiary wskazują, że jakiekolwiek tłumienia wynikały z brudnych złącz. Ktoś używał albo brudnej rozbiegówki, albo zużytej rozbiegówki, albo uszkodzonej rozbiegówki. No i dzięki temu narobił tutaj dużych tłumień. A poczekaj, zrobię tylko jeszcze przerwę. O, panie, tutaj coś jest. 1,9 dB minus 44. Zobaczmy, czy czyszczenie pomoże. No, brudne złącze, czy uszkodzone złącze. Okaże się, że jednak będzie jakiś jeden. Rozbiegówkę też sobie wytrę. 41. No i zniknęło. 0,17. Można? Można. Za duże tłumienie w przełącznicy. Poprawić złącza. Wymienić, naprawić. Nie, wystarczy wyczyścić. No, minus 55. Dobra. To w tym czasie ja wypnę i zrobimy szybki teścik kolejnego włókna, bo tutaj mam jakąś reflektancję. No. Chusteczka z alkoholem. Testowo wpinamy. Ten problem się powtarza na każdym punkcie, co któreś włókno jest brudne, minus 55. Więc kontrolnie robimy pomiary, no i no i efektem są brudne włókna. Przełączę sobie na 23. Dlatego, że jak tutaj sprawdzamy, to w zasadzie wszystkie tłumienia występują w wartościach akceptowalnych do 0,5 dB. Czasami są jakieś odbicia od brudnych złączek, ale to wynik jakiegoś tam zabrudzenia. Wystarczy przetrzeć alkoholem, kimtechem albo zestawem do czyszczenia i pomaga. Mierzymy 43 włókno. Tu się coś pokazuje. Stop, stop, stop. No, mamy takie pół, ale minus 48, więc co? Zaczniemy od czyszczenia. Najpierw zaczniemy od mojej rozbiegówki. I jeszcze złączkę wyczyszczę. 43. Żeby mieć pewność, że to wina jest. Dobrze, 43 i jeszcze raz pomiar poprawkowy, zobaczmy na szybciutko, no minus 53, jeszcze raz spróbujemy wyczyścić, i jeszcze raz, no tłumienie spadło do 0,160, tylko jeszcze reflektancja gdzieś się tutaj pojawia. Ok. I jeszcze raz. No i teraz minus 69. Także zdecydowana poprawa. Także tu mieliśmy jakieś wybitnie pobrudzone włókno. Opiera nam się przy czyszczeniu. Jeszcze raz spróbuję wyczyścić. Dlatego, że czyszczenie pomaga i poprawia mi się tutaj parametr. No i zniknęło.
Także poprawka udała się. Pomiar wyszedł. No nie pokazuje, możemy puścić cały pomiar teraz. Reflektometr zakończył pomiar włókna 43. Złącze z prawie 0,5 dB zmalało nam do 0,1. Reflektancja z minus 49 poprawiła się na minus 80. No i to jest fala 1310 na 1550. Tłumienie jest mniejsze, złącza 0,08. Reflektancji też nie ma. Więc zdecydowanie złącze było sprawne, natomiast problemem było zabrudzenie złącza. Zobaczmy następne. No, minus 66. Muszę tutaj wygrzebać to z dołu. Niestety dostęp do tych przełącznic jest tutaj utrudniony. Te Pigtaile E2000 są powpinane i tak, żeby tu je wydostać, no, trzeba się postarać. Rozmawiałem z wykonawcą tych pomiarów wcześniej i go zapytałem, czy te złącza były czyszczone, sprawdzane. Zarzekał się, że... Kurczę, nie mogę wyjąć. O, wyszło. Zarzekał się, że tak, no oczywiście, no, że jak tam mogliśmy, to poczyściliśmy. No to w zasadzie na wszystkie duże tłumienia i reflektancje wystarczyło złącze przeczyścić i parametry złącza się zdecydowanie poprawiały, więc odpowiedź moja jest taka, że nie czyścili tego na pewno. I jeszcze mnie okłamali, żeby było śmieszniej. No i co tutaj mamy teraz? Chyba będzie lepiej. No i reflektancji 0, czyli wraca złącze do wartości nominalnych. Mamy tutaj teraz odbicie, praktycznie nie występuje. Minus 80 i tłumienie 0,190, także złączka jest... No do złączki się nie ma co czepiać. No naprawdę są wszystkie ok, wychodzą wartości po dziesiątki lub tysięczne. Chyba w jednym przypadku mieliśmy tam 0,50 coś i wyszło ok. Więc jeśli chodzi o pomiary, to przede wszystkim sprawna i czysta i dobra rozbiegówka z dobrym złączem optycznym. Nie jakiś tam Chińczyk, nie jakieś byle jakie złącze. Można sobie takie złącze przetestować mikroskopem, żeby mieć pewność, że nie jest porysowane. Chyba że na pomiarach Wam wychodzi ok, więc no tutaj nie ma co się pochylać nad rozbiegówką. Jakoś jej specjalnie testować, jeżeli te tłumienia wychodzą porządnie, no to wtedy jest ok. No ja mam tu przetestowano to złącze, te 2000, jestem tego złącza pewny, że wychodzą pomiary na nim bardzo dobrze. No 0,3 równo. Możemy sobie jeszcze 25 puścić. Jestem tego złącza pewny, więc no tu mnie nie zaskoczy jakieś nadmierne tłumienie. Jeżeli ono będzie występować, to z powodów innych, no minus 61, no i znowu alko. Mam akurat na wierzchu, więc bardzo ładnie się to wyjmie. Czyszczonko. I szybki teścik. No i znika reflektancja, jest pusto, także efekt kilku w pięć patchcordu spowodował, że parametry odbicia złącza się pogorszyły, no i teraz wystarczy to przeczyścić, będzie ok. E2000 są fajnymi złączami. Mają zabezpieczenie feruli, więc tutaj przy otwartym złączu tam się nie dostanie kurz, dlatego że jest zapadka. No ale dla nas przy pomiarach jest duży minus, bo żeby się do tego złącza dostać, musimy je wyciągać z tyłu. Nie da się tego tak fajnie wyklikać jak w złączu SC. A te przełącznice są jeszcze tak zrobione, że te drugie złącza są tutaj nisko. No i palce takiego montera czasami są za duże. No jest tutaj kłopot, żeby to wydostać i przy okazji jeszcze czegoś nie uszkodzić. Krótka relacja z dzisiejszej budowy, z dzisiejszego projektu. Trzy przełącznice, trzy pomierzone i na to wychodzi, że wszystkie są ok. Żadnych spawów nie będziemy poprawiać w przełącznicach, dlatego że złącza są naprawdę fajne. I będę musiał wysmarować jakiegoś poważnego maila, co było przyczyną tych uszkodzeń. A w zasadzie no, tutaj jest 0,2 i nie ma odbicia, także złączka też jest ok. No i zostało nam kilka tych pomiarów. Kończymy na dzisiaj. Będziemy tu wracać na poprawki, czyli dwie mufy do zdjęcia, zrobienie w nich spawów, a następnie poprawkowe pomiary. Także dzięki. Jak będziecie robić pomiary, kable pomiarowe, pewne, sprawdzone i dobrej jakości złącza i będzie ok. No i nie brudzić złącz, tak? Nie wtykać tam brudnych złączek, brudnych patchcordów i czyścić je. Jeszcze raz czystość, czystość, czystość ponad wszystko. Pozdrawiam i do usłyszenia do kolejnego odcinka. Cześć.